Panie Januszu, niech pan gdzieś tu będzie w pobliżu. Skończę z panią, proszę, tam do pana nagram. Dajcie ja tylko troszkę. Bo ja tu jestem od rana. Pani Grażyno. Jest dobrze. Dobrze, i już stoimy, już stoimy, już stoimy. Na Anię patrzymy i jedziemy. Pani Grażyno, sceny przy Kopcu Gorzowskim nie mogło zabraknąć. Pani tutaj się zajęła głównie organizacją finału. Tak, ponieważ było kilka przykrych przypadków w poprzednich latach, kiedy postanowiliśmy współdziałać z ludźmi sprawdzonymi, rzetelnymi, uczciwymi. Stąd też od kilku lat razem z Kupcem Gorzowskim prowadzimy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przede wszystkim, że wspieramy naszych gorzowskich przedsiębiorców. To jest pierwsza sprawa. I tak samo pierwsza sprawa, że tak powiem B, to jest to, że mieszkańcy naszego miasta zamieszkali na Manhattanie, Górczynie, dzwonili do mnie i prosili: Pani Grażynko, my nie mamy samochodu, mamy małe dzieci, dla nas to jest cała wyprawa zawarte, szczególnie jak jest pora zimowa. A ponieważ cel jest wspólny, razem jesteśmy sprawdzeni, Państwo nas obserwowali, każdy z nas jest odpowiedzialny za poszczególną fazę dzisiejszego finału. Także nie ma nerwówki, każdy wie, co do niego należy i staramy się dokładnie wypełniać swoje obowiązki, doceniając wolontariuszy, artystów, organizatorów, współorganizatorów i przyjaciół. My nic nie musimy, my po prostu chcemy stworzyć warunki, żeby żadne dziecko nie zmarło z powodu, że zabrakło tej aparatury do leczenia i żadna starsza osoba, która potrzebuje pomocy, na przykład tak jak ja teraz, była pozostawiona sama sobie. I to jest ważne, że ten element Wielkiej Orkiestry został poszerzony właśnie o seniorów. I dziękuję Państwu, naprawdę, bo wielką pracę Wy, Państwo jako media. Nie musi być ład i porządek, jak jest ustawione, to jest świętość. Szacunek, szacunek nawet dla tych małych dzieci. Mają być najedzeni wszyscy, mają być, że tak powiem, gorące płyny i mają mieć zabezpieczenie medyczne. I o to chodzi, prawda? Pani Grażynko, pani dzisiaj wylicytowała wycieczkę offroadową tak, z prezydentem. Tak. Licytacja była ostra. Ależ oczywiście, po pierwsze, no wiecie, że dowcipy o blondynkach to do mnie nie pasują, nie? Ja też mam w tym swój interes. A jaki, to się dowiecie później. Ja po prostu jestem na zasadzie liczącej, myślącej, co i jak. Teraz ja jeszcze ile mogę na tym zarobić, nie? Kogo się poprosi? Nie dla siebie, nie dla siebie, ale dla potrzebujących. Bo na przykład, no co, myśmy się tyle napracowali i oddać taką licytację za bezcen? To tak samo jak Państwo byście coś swojego licytowali, to media, przepraszam, teletop, wyborcza, to jest coś, nie? Ja tylko proszę, żeby media były obiektywne i sprawiedliwe. Bo słuchajcie, jak się pisze, że Wojciechowska jest, że tam nigdzie nie należy, Wojciechowska jest jedna od lat. I ja nigdy nie byłam w żadnej partii i dalej ja jestem niezależna radna Rady Miasta. A że dałam szansę, obiecywałam kiedyś dla pana Świrepy, to uczyniłam. Po prostu ja będę zawsze pomagać i wspierać mądrych, rzetelnych, wspaniałych ludzi, którzy chcą coś dobrego zrobić dla swojego miasta i swoich przyjaciół, mieszkańców. Ja tylko zadam jedno pytanie. Proszę Państwa, na Żwirową ile zabierzemy z sobą? Przepraszam, za, jak widzicie ostatnio, te małe urny, mimo że byli wielcy ludzie, czy tam 1,5 metra na 1,5. Więc jeśli ktoś ma taką pasję, jak część zgromadzonych tu ludzi, to proszę mi wierzyć. My nic nie musimy. Przyjemnością jest coś pomóc. Ja wiem, że niektórzy się stukają w głowę, że Wojciechowska chyba coś nie tak, bo jest chora i uczestniczy. Bo to jest najważniejsze. Granie jest raz w roku. I jeszcze raz pozwolicie Państwo, że głównemu, że tak powiem, też winowajcy Januszowi
tak, na którego zawsze można liczyć, gdzie my bez nerwów, bez stresów się dogadujemy, to jest piękne. Gdzie pani Ania Jankowska na hasło trzeba będzie z torbą, gdyby się coś stało, jest, jest, będę się... I to jest piękne, nie? Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego dla państwa na 2016 rok, żeby zawsze nas wszystko łączyło, bo to jest ponad podziałami, prawda? Dziękuję, zostawiam. Dzięki.